Halo, dzień dobry. Dzisiaj mały poradnik odnośnie pługaliska, o tym, gdzie możemy go spotkać, jak go zabić i właściwie czemu mamy to robić. Aby go znaleźć, musimy się udać do dżungli i znaleźć wejście do podziemi z takim symbolem. W jednym z pokoi znajdziemy wyjście, które nas zaprowadzi na trzecią wyspę. Następnie musimy wyjść z dżungli i trafić na fontannę pługaliska. Nie jest to za duża wyspa, więc powinniście ją znaleźć bez trudu, ale może się zdarzyć taka sytuacja, że będziecie musieli przepłynąć jezioro. Kiedy wejdziemy w interakcję z fontanną, otrzymamy magiczną wodę, klapa obok się otworzy i wyjdzie z niej pługalisk. Składa się on z około 6 segmentów, ogona i głowy, tylko jeden z segmentów jest wrażliwy na obrażenia, możecie go poznać po ubytkach w pancerzu. Posiada on łącznie 3000 zdrowia i odnawia 1 punkt na sekundę, więc ważne jest, żeby walka była maksymalnie szybka. Zadaje on obrażenia na 3 sposoby. Jeżeli w was wjedzie przemieszczając się, otrzymacie 22,5 punkta. Poprzez uderzenie ogonem zadaje on 50 obrażeń, a ugryzienie to aż 150 damage'a. Jego prędkość nie pozwoli wam uciec bez modyfikatorów prędkości, ale ze Stalking Stickiem macie taką możliwość. Porusza się on po wyznaczonym terytorium, które obejmuje prawie całą wyspę. W początkowej fazie walki polecałbym trzymać się fontanny i cały czas ją obchodzić, a w momencie kiedy głowa będzie dosyć daleko, a wy namierzycie wrażliwe miejsce, atakować. Polecam cały czas krążyć dookoła obiektu, bo dzięki temu walka będzie czytelniejsza i unikniecie dzikiego kłębowiska. Kiedy zadacie mu wystarczająco dużo obrażeń, zacznie on wysyłać zamrażający promień dookoła siebie, obracając głowę do momentu, w którym albo gracz zostanie zamrożony, albo ucieknie z jego zasięgu. Najlepiej przed tym atakiem uciekać po skosie, aby opuszczając strefę rażenia jednocześnie odsuwać się od promienia. Bez jakichkolwiek wspomagaczy ucieczka będzie bardzo trudna, łamana na niemożliwa, więc warto jest zaopatrzyć się w Stalking Sticka i herbatę. Inną epicką metodę zaprezentował Allegrowicz Magnil w swoim prawie 4-minutowym speed tego bossa. Polega ona na wpuszczenie pługaliska w zagęszczenie wysokiej trawy i podpalenie jej. Przez to, że wrażliwy element pługaliska składa się z kilku osobnych bytów, a każdy z nich otrzymuje obrażenia osobno, całość pada w kilka chwil. Metodę opierającą się na podobnych założeniach, ale z granatem pokazał gracz Splorange, możecie zastosować granat, by go zabić jednym uderzeniem. Granat oczywiście znajdziecie w sklepie z bronią. Kiedy już go zabijecie, otrzymacie mięso potwora, ułamki kości, macie szansę na niebieski i czerwony klejnot, kilka zgniłych ryb, od 42 do 55 kości wunsza i jego czaszkę. Kości możecie fajnie wykorzystać do zupy z wunsza. Wystarczą 2 losowe mięsa i 2 kości, aby otrzymać fajną potawę odnawiającą 40 zdrowia, 25 głodu i 10 poczytalności. Czaszkę możecie wykorzystać do zamrażającej różdżki, która działa jak zamrażający atak pługaliska. Gnije ona 4 minuty i z każdym użyciem wysyła 4 promienie w kierunku wskazanym myszkom. Magiczną wodę możemy zjeść, by otrzymać 300 zdrowia, 450 głodu i 150 sanity, co czyni ją najlepszym jedzeniem w grze. Możemy ją też zasadzić, by odzyskiwać sanity kosztem głodu, stojąc obok magicznego kwiatu i w razie śmierci kwiat zadziała jak mięsna kukła. Możemy ją też użyć do stworzenia żywego artefaktu, link do osobnego filmu w tej tematyce znajdziecie w opisie. Woda pojawi się na nowo w fontannie po około 8 minutach od opuszczenia hamlet lub zużyciu przedmiotu wykonanego z tej wody. Po każdym zebraniu wody pojawi się nowy pługalisk, więc wszystkie zasoby są odnawialne i możemy je zbierać w nieskończoność. Co ciekawe, kiedy przerzuciłem wodę do podstawki bez zabijania pługaliska, pojawiła się ona na nowo w fontannie, ale po zebraniu wywaliło grę. Może to wina zmuszenia gry do zespienia drugiego pługaliska, kiedy pierwszy cały czas jest żywy i coś tutaj zawiniło. Dziękuję więc za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!